Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, 11 odcinku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów na moim kanale. Jak wiemy ostatnio... A co to takiego? Jak wiemy, ostatnio zakończyliśmy questa na Nekery, no i dlatego dzisiaj wyjdziemy sobie tutaj... do lasów wokół Flotsam. Co słychać, moja droga, w gospodarstwie? Co zrobimy? Będziemy pilno... będziemy polowali sobie na Endriagi głównie. No i trochę poeksplorujemy mapę. Jak widzimy, mamy tutaj spory kawałek, którego jeszcze no, nie zbadałem, więc pójdziemy, zobaczymy, co tam też może być takiego ciekawego. Jeszcze nigdy tak daleko się tam nie zapuszczałem na te tereny za Flotsam, więc przynajmniej na ten zachód za Flotsam, więc no miejmy nadzieję, że nic tam mnie nie zje, nie obgryzie mi głowy. My natomiast musimy też uważać, ponieważ w lesie mamy rozliczne pułapki. Takie jak na przykład ta, która tu oto przede mną się znajduje. Trzeba też uważać, żeby nie naciąć się na królową Endriag, ponieważ no, gdzieś tutaj siedzą te Endriagi i no, w toku moich odcinków już... Oj. Ja już nieraz właśnie walczyłem z Endriagami poza wizją, tak? Przez co ja wiem, że to jest naprawdę... silny przeciwnik na ten moment dla Geralta, za silny przeciwnik. Wiem, że po prostu Geralt w starciu z dwoma, trzema Endriagami to one go zeżrą, ponieważ Endriaga to nie tylko tak jak Nekery, że one przyłażą, a one mogą też stunować, tak? One po prostu powalają naszą postać i tak wtedy ładują nam damage, co no nie jest najlepszą rzeczą, ponieważ wtedy no, Geralt nam szybko padnie. Dobra, na razie chodźmy tutaj. Użyjmy medalionu, ale... O, są tu jakieś roślinki, super. O, więcej roślinek tu jest. No dobra. Ciekawe, czy poza roślinami coś jeszcze tutaj znajdę. Mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Dobra. Tutaj co jest? O! Roślinki, dobra. Tam raczej nie chciałbym spać. Dobra, czyli tam nie mogę iść. Ale tu mogę iść. Co tu mamy? Jest? Nie, nic tu nie ma. Tutaj? Nie. Tutaj też nic nie ma za tym drzewem. Dobra. Chodźmy dalej. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Dobra. Chwila, bo coś mi tu nie pasuje. O, tu jest przejście. No właśnie, coś mi po prostu nie pasowało w tej mapie, bo na mapie było narysowane, że można przejść. Wow, ale bym spadł. Że można przejść, a nie umiałem znaleźć przejścia. Interakcja. O! Ha, Belisa. I tam jacyś mieszkańcy stoją. Dobra. A, stąd tutaj chyba Jorvet strzelał. Stąd chyba przylazł w takim razie.
O, jeszcze miejsce mocy nam się trafiło. Fajnie, fajnie. Co mamy tutaj dalej? Nie, nic tutaj nie ma. Tylko rośliny. Czyli w zasadzie nic ciekawego. Dobra. To co, no to wracamy po Endriagi, ale będziemy sobie na te paskudy polować pojedynczo. Ponieważ no 2-3 Endriagi, no to jest jednak za dużo. Oj, tutaj miałem przejść. Dobra, chodźmy tutaj sprawdzić, co tu jest. Nie podoba mi się wprawdzie tamten kształt tego terenu, bo to wygląda tak, że ja tam mogę wejść, ale już raczej stamtąd nie wyjdę. To zaraz wam zresztą pokażę. O, widzicie, jeżeli wejdę tu, w to miejsce, to ja już będę miał tylko tutaj jedno przejście. I jeżeli tutaj staną mi ze 3 Endriagi, no to będzie pozamiatane. Ale zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. Niestety nie mam możliwości chodzenia gdzieś zbindowanej pod myszką, a to jest bardzo słabe. Chwila. A tu powinna być gdzieś ścieżka. Ale tutaj tej ścieżki nie ma. A mapa pokazuje, że powinna być. Tu mapa gdzieś pokazuje, że tu gdzieś powinna być ta ścieżka. Ciekawe dlaczego. Może potem się tu coś tu odblokuje. Nie wiem, może w toku jakiegoś questa, nie wiem, może zabijając królą Endriag rozwalimy kawałek skały. No dobra, to chodźmy tamtym dalszym przejściem teraz. Wow! Ależ podeszła blisko. Ja ją tylko przez chwilę usłyszałem i akurat mrugnąłem. Akurat mrugnąłem, miałem zamknięte oczy i w momencie, kiedy miałem zamknięte oczy, ja jej absolutnie nie słyszałem. Znaczy, absolutnie jej nie widziałem. Kurde, ale tych pułapek tu jest. Co, beliscy tylko broniły te pułapki? Nie, miejsca mocy broniły, dobra. Dobra, chodźmy teraz tą ścieżką tutaj, zobaczymy, co tutaj jest. Chwila, moment, chwila. Takimi kreskami to się chyba bagno zawsze zaznaczało. No dobra, zbadajmy ten fragment. Dużo miejsc mocy tu jest. Wow, jakieś spajki. Endriaga. Lezie. Druga Endriaga. Zniknęła! O, zlazła z drzewa. Czyli tu to jest ich gniazdo.
ostrożnie. Idzie. Kolejna lezie. Fajna muzyka. Jak tam nasza postać? Ile mu jeszcze brakuje? Doświadczenia jeszcze Geraltowi brakuje do następnego poziomu. Ale jesteś brzydki. Chwila. 6579, tak? Sprawdźmy to. Otwórz to. Kurde, za niej nie leci exp. A za Nekera? A, dobra, jest! 13 doświadczenia za Nekera, dobra. Chociaż za Nekera coś dostałem. O, Boże, dobra, chodźmy w głąb. Chodźmy tutaj. No dobra, nie widzę więcej tych nekerów. No to niedobrze. Liczyłem na trochę expa. Wiewiórka? Tak, wiewiórka. Skojatel. Aż trzech. Dobra, chodźmy tutaj na górę, zobaczymy co tutaj jest. Znowu jakiś mały spike, ale już się ogarnęło.
To dlatego, że po prostu w tle pracuje mi jeszcze Firefox i przesyłanie filmów ze Skyline'a, z racji tego, że mój internet znowu ma zadyszkę i jeden film przesyła ponad 6 godzin. Zrujnowana łaźnia. Elficka konstrukcja, jak na moje oko. Coś jeszcze jest. A miało być polowanie na Endriagi. Geralt popełnił jeden znaczący błąd, jeżeli sobie cofniecie trochę film i przyjrzycie się temu na zwolnionym tempie, to zobaczycie, że ten miecz srebrny nie jest wytarty z krwi. A krew bardzo źle robi broń. Dlatego właśnie w filmach zawsze wycierają krew z broni, bo krew bardzo źle robi broni i podejrzewam, że tej srebrnej też. Dobra, chodźmy tutaj w ten region. Nie, tu już byłem. Tu już byłem. Tu coś... Coś tu jakiś... odgłos jest, który mnie informuje o czymś, ale... ja tam nic nie widzę. Tu jest jakaś ścieżka, którą jeszcze nie szedłem. O! Cholera, Geralt, no. Dobra, schowaj ten miecz. O, tu jeszcze chyba nie szedłem. O, i dalej nie pójdę. No, kiepsko, kiepsko. Tutaj?
to już chyba byłem. Zobaczmy, jak ja stoję teraz. Dobra, a Aethera potrzebuję teraz. Tylko ten goskór zawiera, ten Aether, no to nie jest dobre. Tu jest jakaś ścieżka, chodźmy tędy. O! Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirne. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża! Ratuj! Nekery! Gin! Chwila, musimy obrobić te nekery wszystkie. Jeszcze był trzeci, resztki trzeciego Nekera. Pokonaj Nekeri i wejdź do ruin szpitala. O! Chyba tyle, jeśli chodzi o psa. Dobra, zbadajmy najpierw ten obszar wokół. Tu jest wejście? Nie. Nie, to tylko kawałek odsłoniętego muru. Kurwa. Chwila, chodźmy jeszcze raz do niego. Może on coś nam w ogóle powie o tym szpitalu. Odszukaj mojego kompana, błagam cię! Odszukaj mojego kompana, błagam cię! Gdzie
gdzie jest to wejście? A, tu jest. Bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Wow. Dobra, odwrót. Odwrót do Flotsam. Odwrót do Flotsam w tym momencie robimy. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze potrzebujemy potionów, po drugie, czyli w sensie eliksirów. I potrzebujemy czegoś na upiory. Bo jak widzimy, ja tam już minąłem jednego jakiegoś upiora, jakiegoś potwora, coś takiego. I tam już mamy odszukaj widmo, jak widzimy po prawej macie napisane odszukaj widmo w sąsiednim pomieszczeniu. I ja sobie dam głowę odgryźć, że ja z tym widmem... Że ja z tym widmem będę musiał walczyć. Więc najpierw idziemy poszukać rzeczy, które nam pomogą w walce z widmami. Bo ja nie mam zamiaru się tutaj dać głupio zarąbać. Tak więc odwrót do Flotsam. Jak widzimy, jest też zresztą już wieczór. Ja nie mam zamiaru wyjść stamtąd, nie wiem, na 5% HP zaraz pod zgraje wkurwionych nekerów, tak? Więc pójdziemy tam, ale z samego rana. Chodźmy najpierw do tego gościa, który robi, który sprzedaje książki. Chodźmy najpierw do niego. Gdzie on to tutaj mieszkał? Tutaj chyba mieszkał. Rozpamiętam, to tu mieszkał. Jeszcze nie jest za późno na skruchę! Japa. Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki? A proszę bardzo, nie śpiesz się. Dolina Pontaru, Dynastie Temerskie, Harpie, Keiran Monografia, Magia i Moc. O kurde. Chyba kupiłem więcej niż chciałem. No. No dobra. Jest, upiory. Upiory nie są, jak twierdzą niektórzy, zewnętrznym objawem wewnętrznego strachu, ale są to widzialne i namacalne. Są za to widzialne i namacalne, a ponadto niebezpieczne. Kapłani uczą, że duchami stają się ludzie, którzy zmarli nagle i nie dokończyli ważnych spraw na tym padole łez. Upiory mają więc swoje cele. Czasami nie są ich świadome, częściej jednak dążą do ich wypełnienia, nie bacząc na żywych. Aha, okej. Nie budzi się! Okej, dobra. A jakieś przepisy.
Chwila, zrobimy to inaczej. Chodź na tutaj, Geralt. Tu sobie pomedytujesz, chłopie. Nie godzi się! O, chodź na tu. Okej. Zatrucie. Nie. Jest, mamy. Dobra, mamy olej przeciw upiorom. Trzeba będzie go zrobić trochę więcej. Dobra, wchodzimy w alchemię. W medytację właśnie. Alchemia. I teraz potrzebujemy tak. Chwila, moment, ej. Ach, ja nie mam receptury na to. O, w dupę. No dobra, zróbmy jaskółkę. No, aż dwie możemy zrobić, zajebiście. Kota zróbmy. O! Dobra, to by było na tyle. Tu jeszcze nie mamy żadnych talentów, ale o, fajnie. Mogę rozwijać sobie teraz te talenty, zajebiście. Wiedźmin nie otrzymuje już 200% obrażeń po otrzymaniu ciosu w plecy, fajnie. Obrażenia zadawane mieczem plus 5% odblokowuje zadawanie ciosów wielu przeciwnikom. O, dodatkowo przeciwnicy otrzymują 50... Dobre. O, żywotność plus 25%, to jest dobre. Redukcja obrażeń plus 5%. Dobre. Szansa na efekt krytyczny, dobre. O, to jest fajne, ale 2% to jest trochę mało. Szansa na wszystkie efekty krytyczne, takie sobie. O, to jest dobre. Odblokowuje grupowe ciosy kończące, uruchomione po naładowaniu paska adrenaliny. Pozwala generować adrenaliny, dobre. Generowanie adrenaliny, spoko, to jest fajne, to mi się podoba. Co tutaj mamy dalej? Alchemik. Obrażenia od petard. O, to jest fajne, to jest dobre, to mi się podoba. Żywotność plus 20, to też będzie dobre. O, to będzie dobre. To katalizm, to jest zajebiste. Efekty wszystkich wypitych eliksirów plus 15 i negatywny efekt wypitych eliksirów minus 30%. Zajebiste. Czas działania olejów plus 10, super. O, to jest dobre. Obrażenia pod wpływem zatrucia plus 5%. To mi się nie podoba. To, chyba, że to jest zadawane obrażenia. Regeneracja wigoru. Okej. Szansa na natychmiastowe zabicie. Takie sobie. Odblokowuje tryb berserku, uruchamiany po naładowaniu paska adrenaliny. Pozwala generować adrenalinę pod wpływem zatrucia. Dobre. Generowanie...
Nawet spoko. A co mamy tu? Aha, to jest... To już jest pod znaki. Mhm. Dobra. Okej, dobra. To teraz odpoczynek i teraz bym chciał, Geralt, żebyś odpoczywał mi do świtu. Dobra. I na tym sobie ten odcinek zakończymy, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina, gdzie pójdziemy do nawiedzonego szpitala, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.